bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Gender to najdziwniejsze słowo świata. Gender, najseksowniejszy w życiu stwór. Gender to takie coś, co za mną lata. Ni chłop, ni baba, po prostu ono i już. Właśnie taką piosnkę wzorowaną na słynnym sercu, melodii o sercu, śpiewałem podczas ostatniego kabaretonu festiwalu Miwena Etno Kabaret. Zaśpiewałem ją Państwu, by pomyśleć o czymś, co nas coraz bardziej otacza, o płci kulturowej. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w 20 tygodniu 2014 roku. Gender, no właśnie, to słowo coraz bardziej nas nie tylko otacza, ale przygniata, wpływa na naszą psychikę, denerwuje nas, podnieca i wywołuje diametralnie różne opinie. Szczególnie po ostatnim festiwalu Eurowizji, kiedy to pewien Austriak pozwolił sobie zapuścić brodę, a właściwie przykleił sobie brodę, ubrał się w kieckę i zaśpiewał no, dosyć fajną piosenkę w sumie. W ubiegłym roku przecież też startował i nic nie zdobył, występując w garniturze. No to teraz postanowił zaszokować całą Europę, a może i pół świata. Wygrał. Oczywiście, że wygrał, nasze Słowianki miały 14 miejsce, choć ich występ w porównaniu do innych bardzo miernych występów był porównywalny z występem Górniakowej. No niestety, nie udało się zdobyć, chociaż publiczność głosowała no, bardzo dobrze, dając pierwsze miejsce w Anglii, w Irlandii, w Niemczech itd., itd. Ale nie o Słowiankach, chociaż to fajne dziewczyny, bo z Mazowsza również. Dziś mowa o przebierańcach. O przebierańcach kulturowych, o przebierańcach politycznych, o przebierańcach różnej maści, którzy wtłaczają się w nasze życie, którzy robią furorę, stają się celebrytami, ponieważ przekroczyli znowu pewną barierę, pewien poziom przyzwoitości. Tomas, tak mu na imię temu Austriakowi, przekroczył poziom przyzwoitości. Może nie kulturalnej, bo rzeczywiście na scenie znaliśmy wiele osób, które przebierały się za kobiety. Powiem jeszcze o tym, właśnie na kogo ja się prawda, ucharakteryzowałem podczas ostatniego festiwalu Miweny. Ale przekroczył poziom przyzwoitości takiej społecznej. Gdyby się ubrał tylko w kieckę, udawał babę, to nie problem. On po prostu jeszcze miał brodę. A to już takiej granicy przekraczać nie można. Ba, kiecka była przezroczysta, bo on się nazywa Kiełbasa, spolszczając jego nazwisko, Conchita Kiełbasa, więc no, przez suknię przezroczystą i kiełbaski również było widać, co ujawnili twórcy niektórych stron w internecie. Mniejsza o to. Niech sobie biega po ulicach i w kietce i z kiełbaskami sam. Ale gorzej, proszę Państwa, kiedy ich będzie więcej. Kiedy oni zaczną dominować nad normalnymi, nie bójmy się tego słowa, ludźmi. Normalnymi ludźmi. Normalnymi, czyli takimi, jakich ich Pan Bóg stworzył, jakimi ich Pan Bóg wypędził z raju, kazał, wręcz nakazał się rozmnażać, grzeszyć wręcz, bo grzech poza rajski jest
czymś normalnym. Można by się było bardzo długo rozwodzić nad fenomenem gender, nad fenomenem tego czegoś, co graniczy z przyzwoitością, co wykracza poza przyzwoitość, poza normy społeczne, ale nie spodziewajmy się, że będzie lepiej. Będzie gorzej. Może rzeczywiście my już jesteśmy stare zgredy, może my nie rozumiemy, ale rozmawiałem z młodymi moimi dziennikarkami i ta nieprzyzwoitość również im się udzieliła. Rozmawiałem z innymi młodymi ludźmi, którzy nie tolerują, a jeśli nawet tolerują, to podchodzą do tego dosyć sceptycznie. Przybrańcy są wśród nas, pamiętajmy o tym, nie tylko przybrańcy kulturowi, ale i polityczni. I trzeba uważać, by podczas przyszłotygodniowych właściwie wyborów do Europarlamentu nie wybrać właśnie jakiegoś przybrańca. A nasza okładka, proszę Państwa, na pewno taką okładką z przybrańcem nie jest. Właśnie mamy dwóch panów tutaj na okładce. Jest to materiał sponsorowany przez Komitet Wyborczy PiS, a więc spodziewajmy się, że będą to ludzie PiS-u. Kto? Ano, Wojciech Jasiński i Daniel Milewski. Pokazują, że wygrają, a właściwie ma wygrać Wojciech Jasiński, minister Wojciech Jasiński, który promuje się teraz na terenie powiatu mińskiego, promował się w ostatni weekend i będzie jeszcze jeździł po gminach naszego powiatu. Życzymy szczęścia, bo to jest przyzwoity człowiek, o czym Państwo pewnie zdążyli się przekonać, słuchając, oglądając naszych wywiadów właśnie w studiu telewizyjnym Co Słychać. Jeszcze raz, proszę Państwa, Wojciech Jasiński, który za tę okładkę płaci, a właściwie jego komitet wyborczy. My natomiast nie możemy oczywiście odmówić sobie, by na wyborach, nie bójmy się tego słowa, zarobić. I zarabiamy. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie Marcin Uchman, a więc polityk PSL-u, który również startuje w batalii o Europarlament. A co, proszę Państwa, w najnowszym numerze tygodnika Co Słychać? Co na naszej antenie telewizji Co Słychać? Ano przede wszystkim ta prasówka, którą właśnie Państwo oglądają i słuchają, a mój felieton ma tytuł Obrzydłe bydło. Skąd ten tytuł? Ano również z tego, co powiedział kiedyś znany profesor o ludziach prawicy, którzy wykrzykiwali, prawdę mówiąc, nie było to niechamskie zachowanie. I teraz co powiedziała o profesorze poseł Pawłowicz, a więc jeśli bydło jest i pastów. Pani poseł ma niewyważony język, powiedziałbym nawet jęzor, ale wydaje mi się, że nie przekracza granicy przyzwoitości, bo rzeczywiście sposób, impulsywność profesora z PO jest widoczna i znamienna. No może rzeczywiście nie jest to krzesło elektryczne, ale coś z tym pachnie. Wielu polityków, ja bym nie powiedział, to nie tak, to za ostro, prawda? Ale w sumie każdy się uśmiecha i każdy podziela opinię, że impulsywność profesora jest ogólnie znana i powiedzmy sobie taka, może i niezbyt przyjemna w rozmowie właśnie z nim, a miałem okazję z nim bardzo blisko być i nawet porozmawiać. Potwierdzam, to nie jest przyjemne. Natomiast czy przyjemny jest kontakt z panią profesor Pawłowicz, z panią poseł Pawłowicz? No też nie bardzo, bo ja nie wiem, czy już mówiłem tutaj, bo trudno spamiętać wszystko, ale przy okazji jakiegoś spotkania pani profesor zauważyła właśnie ten krzyżyk na mojej piersi.
No i zapytała jakoś tak bardzo odważnie, czy to jest jakby atrapa i właściwie miałem wrażenie, że pyta się, po co ja to w ogóle noszę. A więc czy wierzę, krótko mówiąc. No więc powiedziałem pani profesor, że oczywiście o mojej wierze świadczy 35 lat życia z jedną kobietą, czworo dzieci, firma, na którą nie ukradłem żadnej złotówki i tak dalej, i tak dalej. A szczególnie jak mówiłem o dzieciach i żonie, czego i pani profesor życzy. A wiadomo, że pani profesor jest z wolnego stanu. No, nie było to przyjemne, sam rozumiem, ale pięknym za nadobne. Więc nie dziwmy się, że jeśli ktoś kiedyś nam bardzo brzydko odpowie, to na pewno nie jakby bez przyczyny. To musi być w tym jakaś przyczyna, ponieważ zawsze atak spotka się z jakąś obroną. I czy my tego chcemy, czy nie, musimy się z tym pogodzić. Możemy jeszcze bardziej ripostować, możemy jeszcze bardziej kogoś tam, prawda, szpilkować, ale zachowajmy umiar i zachowajmy kulturę. Jak kiedyś już też przytaczałem ten przykład, Leszek daleko od szosy, kiedy spotkał studenta, który no, wywyższał się, krótko mówiąc, i był nieprzyjemny, chamski wręcz. Leszek był również podobny i odpłacił to takim właśnie powiedzeniem, jaka przede mną sztuka, taka we mnie kultura. Lub coś podobnego. W każdym razie chodzi o to, że na pewne sztuki nie ma kultury, trudno zachować właśnie kulturę. Walka o piersi, walka o brodę, walka o wszystko, co wokół nas. Ja właśnie teraz chcę powiedzieć, tutaj również na trzeciej stronie jest fotka, ja w przybraniu właśnie tego gender lub skandalisty, kiedy właśnie przedstawiamy taką sztukę kabaretową o tytule Gender ci wszystko wybaczę. Więc można na scenie się przebrać, no, ale trzeba zachować umiar i trzeba wiedzieć co i kiedy. Thomas, bo tak ma na imię Austriak, przesadził. I powtarzam, to na pewno nie jest pierwszy. To znaczy, jaskółka wiosny nie czyni, ale być może tych jaskółek się zleci nam więcej i musimy o tym pamiętać, wybierając chociażby, tak jak mówiłem, posłów do Europarlamentu, którzy będą tworzyli prawo europejskie, jakby nie patrzył. To oni będą tam decydowali o tym, czy takie coś, takie ono, takie nie wiadomo coś, latające z kiełbaskami po scenie może istnieć, może być, może nas prowokować i czy za to nie grozi jakaś kara. No oprócz oczywiście kary moralnej, bo taka na pewno go spotkała i spotka w wielu kręgach ludzi przyzwoitych. Chociaż niektórzy mówią, że to są zaściankowie, że to są ci, którzy mieszkają albo czują się jak XIX-wieczni puryści obyczajowi, a reszta to już jest w XXI wieku. Nieprawda, proszę Państwa. Pewne klasyczne schematy, stereotypy muszą zostać w nas, w Homo sapiens, bo jeśli nie, to tak jak było za czasów Rosji sowieckiej, będziemy homo sovieticus, może będziemy jakieś inne homo i nie wiadomo, czy to będzie mężczyzna, czy kobieta. Takiej przyszłości ja przynajmniej sobie nie wyobrażam i mam wrażenie, że takiej przyszłości nie doczekam, a zamierzam długo żyć. A przynajmniej będę taką przyszłość zwalczał, walcząc o lepszą, taką normalną historię przyszłości. A co na dalszych stronach, proszę Państwa? Związki czułości, czyli rzecz o obradach, o walnym zjeździe członków Związku Nauczycielstwa Polskiego. Pan Stanisław Meszutowicz został ponownie prezesem. No a wokół niego wianuszek kobiet, członkiń właśnie związku, niewielu tam mężczyzn jest, no bo wiadomo, że
zawód nauczycielski jest nadal sfeminizowany, o czym świadczy na przykład tylko jeden dyrektor w szkołach średnich. No, w szkołach gimnazjalnych mamy więcej dyrektorów, a właściwie przeważają mężczyźni, to znamienne. W miejskich szkołach, no, w terenie jest różnie, o czym Państwo doskonale wiedzą, posyłając dziecko. Ale, proszę Państwa, zanim o czułościach tych związkowych, poczytają Państwo o sile Buffona, czyli o czułościach dyrektora Domu Kultury, który za prawdopodobnie pieniądze budżetowe postanowił sobie zrobić benefic, zaprosił artystów. Nie sądzę, by oni zaśpiewali czy pokazali się gratis, a więc bez żadnego wynagrodzenia. Będziemy pytać, na imprezie nie będziemy, bo nas nie zaproszono, a nawet gdyby, to chyba nie mielibyśmy zbyt dużej przyjemności. No i oczywiście przeprosiny, Gadomski to nie Rastawicki w ostatnim artykule o podwójnym święcie w Dobrem. No tak się złożyło, że pomyliłem, przyznaję się bez żadnego bicia, że pomyliłem dwóch dyrektorów, a więc pana Gadomskiego, dyrektora gimnazjum, z panem Rastawickim, dyrektorem podstawówki. No i jest podsumowanie, najlepiej by było te szkoły połączyć i wtedy byłby jeden dyrektor i nie byłoby pomyłek, ale oczywiście obu panów bardzo przepraszam, a szczególnie Rastawickiego, który no, troszeczkę krytycznie podszedłem do tej informacji, do tego wydarzenia w Dobrem, a on jest tu niczego nie winien, niczemu nie winien. A więc zjazd nauczycieli, proszę Państwa, błyski wolności, czyli rzecz o sztandarze Solidarności, która była wielka feta. Koleżanka pisze o tym bardzo obszernie, pokazujemy zdjęcia, będzie film. To jest też rozliczenie się z, powiedzmy sobie, wśród samych działaczy Solidarności, również przy okazji sztandaru. Grzegorz Padzik, przewodniczący, aktualny przewodniczący Solidarności, mówił z trybuny kościelnej, że to starał się zrobić ponad podziałami, no i chyba mu się udało. Dziękujemy za osobiste zaproszenie. Będziemy takie rzeczy obserwować milej, takie niż festyn lotniczy, gdzie ludzie, o czym również piszemy tutaj, byli odstawiani autobusami i po błocie z kilometr albo i więcej musieli brnąć na to lotnisko. Proszę Państwa, ale wszyscy są zadowoleni, szczególnie dzieci, mój wnuczek szczególnie też, za co też wojsku dziękujemy, że starało się właśnie rozbawić zwolenników militariów. Ja nie jestem zwolennikiem ani wojska, ani militariów, więc sobie odpuściłem ten temat. Zresztą jakąś haubicę, jakąś wyrzutnię Rosomaka to mogę sobie zobaczyć przy innej okazji, a właściwie wystarczy mi na zdjęciu. Świętował Królewiec. Królewcu świętowali strażacy. Piszemy o tym, filmowaliśmy. Było bardzo dużo odznaczeń. No ale nie było, bo to było, miało być święto strażackie miejsko-gminne. Burmistrz olał to święto. Burmistrz Jakubowski oczywiście. I go nie było. Przerodziło to się w święto oczywiście tylko gminne. Może i dobrze. Natomiast, proszę Państwa, piszemy również o Mińsku jako jaskini hazardu. Mało o tym kto wie, że w Mińsku są tak zwane domy uciech hazardowych, tak jak domy uciech seksualnych również, i tam można stracić wiele pieniędzy. Piszemy również o druknach wystawionych na ziąb, czyli o druknach z Jakubowa, i właśnie mają fachowca. Kto ma fachowca? No PiS ma fachowca, pana Wojciecha Jasińskiego, ministra Jasińskiego, który startuje do Europarlamentu. Tak, dalszy ciąg tej naszej okładki, którą tutaj Państwu prezentowałem na początku. No i oczywiście na europosła, o czym Państwo też również wiedzą, startuje Marcin Uchman, tutaj właśnie z ministrem Sawickim, który go promuje, właśnie za niego pan Marcin wystartował, no bo pan Sawicki został powtórnie ministrem.
I KUSE Zawody to jedna z naszych też właśnie corocznych imprez. To właściwie kolejna edycja gimnazjalnych takich potyczek, turnieju gimnazjalnego w czterech właściwie konkurencji wiedzowej. Był test humanistyczny, właściwie z języka polskiego głównie, test biologiczno-chemiczno-fizyczno-matematyczny, czyli przedmioty ścisłe, wykonanie rzeźby głowy Kusocińskiego, no, Kusego i oczywiście na koniec konkurencja sportowa, skok wzwyż. Padł wynik 1,73 m, nie padł rekord, bo on wynosi 1,75 m, ale wydaje mi się, że zawodnik gimnazjum numer 3 ma szansę w przyszłym roku pobić właśnie ten wynik z ubiegłego roku. Pokazujemy zdjęcia, rewelacją byli gimnazjaliści, bo tam ich chłopak też był, z Wielgolasu, którzy wygrali obie części, a więc część humanistyczną i część tą ścisłą. No, przegrali w skoku wzwyż i przy rzeźbie, przegrali z gimnazjum, z gospodarzami tylko 2 punktami, więc to się liczy. Nieszczęściem tego turnieju jest tylko start 8 gimnazjów, 8 szkół, a przecież wiemy, że jest dużo, dużo więcej. Chyba ze 30 prawie gimnazjów w powiecie, więc należałoby zaproponować jakieś może inne warunki. Pytałem się nauczycieli w innych gimnazjach, ktoś zapomniał, ktoś, no nie wiem, nie zadziałała chyba promocja tego turnieju za bardzo i stąd taka niezbyt liczna frekwencja. W gimnazjum numer 3 KUSY, turniej KUSEGO, a na stadionie Mazowi Wiktoria Kałuszyn. No, jak przyjeżdża Wiktoria do Mińska Mazowieckiego, to wiadomo, że zadyma będzie. I o tych zadymach derbowych piszemy, proszę Państwa, no nie może i darmowych, ale policja na darmo nie była tam, bo wykorzystała właśnie nasza KPP 400 policjantów, którzy obstawiali dni wojska z Wojskiem Polskim i aresztowała, osadziła czy zatrzymała 10 no najbardziej może niepokornych kibiców. Nie wiadomo, nie wiemy, czy to byli mieszczanie, czy kałuszynianie. W każdym razie działo się wiele. Ja przypominam, że pierwszy w ubiegłym jeszcze jesienny chyba mecz Mazowi właśnie z Kałuszynem, z Wiktorią, też filmowaliśmy. Były różne pokazy, między innymi tego palca. Wszedłem między nawet kibiców, którzy potraktowali mnie jako konfidenta policyjnego, no ale daliśmy sobie radę. Natomiast ten film oczywiście istnieje w naszym archiwum. Kto chciałby jeszcze zobaczyć oprócz tego wiosennego derby, tamto jesienne, bardzo proszę, może sięgnąć do naszego archiwum telewizji Co Słychać na naszym portalu Medial Piątkowski. Przypominam adres www.co-słychać.pl. Piszemy również o talentach z Andersa, czyli o klasach sportowych, które już mają osiągnięcia. Tam są fajni trenerzy. Polecamy młodym, żeby od września tam się zapisali. No, trzeba mieć jakiś talent oczywiście sportowy albo siatkarski, jeśli chodzi o dziewczyny, albo proszę Państwa piłkarski, jeśli chodzi o chłopców. No i już rozpoczął się sezon kolarski. VMAX, nasz klub pana Tomkiewicza, już osiąga sukcesy na szosach zarówno podmińskich, jak i szosach Polski. Będziemy również pisali za tydzień o takim pętli chmielewskiej. Tam właśnie odbyły się zawody. Mamy również reportaż, ale to za tydzień. Polecam wszystko na żywo szczególnie, bo to jest spis kilkudziesięciu imprez, które będą się działy w najbliższym tygodniu, a więc od środy do wtorku przyszłego tygodnia. Polecam również nasz strumień telewizyjny, a w nim aż 11
pozycji, pozycje różne, począwszy od takich patriotycznych, jak właśnie Sztandar Solidarności, jak obchody zakończenia II wojny światowej, po rzeczy właśnie jak turniej w Kusym, po sprawy związane właśnie z strażakami, i obchody, rocznice i również mecze piłkarskie, bo te również filmujemy. Proszę Państwa, zacząłem genderem muszę skończyć, bo to nie tylko najdziwniejsze słowo świata, to nie tylko najseksowniejszy w życiu stwór, to nie tylko to, co za nami wciąż lata. Ono, czyli jak kiedyś mówili homo, nie wiadomo, ale przecież to nie jest tak, że my nie możemy rozpoznać innej płci. Nie może dojść do tego, byśmy nie rozpoznawali. Bo przecież w tym sens życia człowieka, sens gatunku homo sapiens, by się rozmnażał. Ubolewam, że nasz przyrost naturalny nie jest taki, jaki być powinien. Że właśnie odstajemy od zachodu Europy, tego zgniłego zachodu Europy, którym pogardzamy, przecież tam socjal jest taki, opieka nad matką, nad dzieckiem, nad rodziną, że chce się kobietom dzieci rodzić. U nas dzieje się coś nieprzytomnie złego i trzeba to koniecznie zmienić. Dlatego też, kiedy będą, proszę Państwa, wybory jesienne, zastanówmy się, kogo wybrać, by tę sytuację zmienił chociażby w Mińsku Mazowieckim. Gdzie, proszę Państwa, stypendia? Gdzie ta opieka samorządu? Przecież mamy ponad 100 milionów złotych do dyspozycji. A te pieniądze nie idą na rodzinę, nie idą na dzieci, na stypendia. A proszę Państwa, Państwo wiedzą, gdzie idą te pieniądze. Idą na festyny lotnicze, festyny hołubiące pijaków, jak Himmelsbach, festyny innej treści, maści, które są temu miastu niepotrzebne. Pieniądze wreszcie idą na beneficy dyrektorów Domu Kultury. Tak nie może być. Więc zastanówmy się, już dzisiaj jest maj, ale do wyborów naprawdę jest już pół roku, niecałe pół roku, by wybrać i radnych odpowiednich, nie klakierów, bijących brawa panu burmistrzowi, a odpowiedzialnych. Mejszutowicz, prezes ZNP, mińskiego oddziału, stwierdził, że będą walczyć o mandaty. Być może wystawią nawet kandydata na burmistrza, by realizować swoje cele statutowe, by oświata była wreszcie doceniona, by oświata była w należytym kontekście obserwowana i porządku, była odpowiednio dofinansowana, by burmistrzowie, wójtowie nie szczędzili na oświatę pieniędzy. I tak to jest ponad pół budżetu. Jeszcze więcej? A może warto by było niektóre szkoły uspołecznić, wręcz sprywatyzować. Może byłoby taniej. Tak jak jest na przykład w żłobkach, przedszkolach prywatnych. Tam jest taniej, biorąc pod uwagę wszystkie koszty i administracji, i obsługi, i wynagrodzenia właścicieli tych przedszkoli. Proszę Państwa, są nisze, które warte są zagospodarowania. Mówiłem o tym, że po otwarciu galerii S w Siedlcach opustoszała ulica Piłsudskiego i inne z lokali. Nasze lokale stoją puste. Ale przecież tam mogą zagnieździć się kolejni przedsiębiorcy. Podobnie u nas. Jedna z prywatnych właścicieli żłobka szuka lokalu w Mińsku, bo jest tyle chętnych i w tym pomieszczeniu już jej brakuje miejsc. Spróbujmy zastanowić się podczas sobotnich targów pracy, co zrobić, by nie być bezrobotnym, by
nie być uciemiężonym człowiekiem, a rozwijającym się, radosnym, pogodnym, mającym zasób pieniędzy i przede wszystkim pracę, którą kochamy. Nie narzekam. Mimo 18 lat, mimo siwizny, srebra na głowie, nie narzekam, bo tę pracę kocham. I dopóki będę coś czuł do niej, dopóty będę do Państwa przemawiał. Może mądrze, może mniej mądrze, ale chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, co mam na myśli, o co chodzi. Żyć trzeba umieć, nawet z gender. Oby ich było jak najmniej, ale niech będą. Nie będziemy ich kamienować, zabijać. Oby nie deprawowali naszych dzieci, naszych wnuków. Niech sobie żyją w spokoju. My również, proszę Państwa, życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności i takiego maja, o którym by się mówiło, że był piękny. Na razie nie fascynuje nas ten maj. Nie fascynuje nas, bo jest chłodny, byle jaki. Może będzie lepiej, może czerwiec będzie piękniejszy. Czekajmy więc na piękną pogodę, trzymajmy się w zdrowiu i w dobrym samopoczuciu. Do widzenia Państwu. Słychać TV.